Siemka, witam Was w moim pierwszym odcinku Vaderhood Vlog, gdzie tak naprawdę to powinien być kręgosłup mojego kanału, gdzie chciałem Wam właśnie pokazywać stronę życia gracza, który został ojcem, tak jak wspominałem w pierwszym moim odcinku, gdzie mówiliśmy o Warcraftcie. I taki jest plan i to będę realizował. Te materiały za chwileczkę wpłyną na kanał, pokazujący właśnie moje życie z synkiem, teraz z synkami, jak stworzyłem syna nerda, gracza i tak dalej, jak to wpływa na mój gameplay, na moje gry. Tylko tak jak już wspomniałem w innym odcinku, moja rodzinka pojechała do Polski w listopadzie, wraca za jakiś czas, za kilka tygodni, więc ja po prostu rzuciłem się jak dziecko na prezenty na mojego kompa i zacząłem po prostu grać, bo mi tego bardzo brakowało. Stąd właśnie wypłynęły pierwsze jakieś tam gameplaye i tak dalej, co tak naprawdę nie liczyłem na jakąś dużą oglądalność, tylko po prostu musiałem nakarmić swoje wewnętrzne dziecko i nagrać kilka gameplay, o których zawsze, może nie marzyłem, ale myślałem, chciałem to zrobić. Zaspokoić tą swoją taką kreatywną stronę charakteru, chociaż to tak naprawdę może z kreatywnością ma mało wspólnego. Tak czy owak, Vaderhood Vlog to będzie część kanału poświęcona życiu taty gracza. Pokazany dzień bycia ojcem, bycia graczem. Opowiem Wam niedługo, jak stworzyłem mojego pierwszego nerda, jakim jest Tymek. Wyszło mi to niechcący, ale wyszło mi tak grubo, że po prostu jak pokażecie mu zdjęcie Vadera, to mówi, że to jest star Vader, albo mówi, że to jest tata. To jest raz. Rozpoznaje superherosu z kilometra. Każdego zna, on ani mojej żonie mówi, kto jest kto, jak gra w gry. Kiedy na przykład bierze play od PlayStation, to od drugiego roku życia, czyli odkąd zaczął grać, to Wam pokażę potem zdjęcia i filmiki, bo poświęcę temu osobny odcinek. On nawet nie patrzy na guziki. Nie nazywa tego Square, X, Circle albo Triangle, tylko po prostu Pink, Red, Blue i Green. I sobie gra tak. I Ania, jak patrzy na jego gameplay, to patrzy zdziwiona, zaskoczona, jak ogarnia, ale też zła, że on już tak to ogarnia, ma dopiero 4 latka, a już tak ogarnia miał 3 latka. O grach na telefon nawet nie wspomnę. Plus jest też jego taki, że nie jest od tego uzależniony. O wiele bardziej i chętniej odejdzie od komputera czy od konsoli i pobawimy się klockami Lego, czy pójdziemy na dwór, czy pogramy w piłkę, czy pójdziemy skakać na trampoliny. To nie jest tak, że uzależniliśmy go od tego, żeby za chwilę nikt nam nie wskakiwał w komentarzach: o, co siebie za ojciec, jestem zajebistym ojcem, wszystko jest cacy. Po prostu mieszkając w Anglii, kiedy za oknem jest kurwa deszczyk, twoje możliwości ogarniania dziecka są ograniczone, więc jak najbardziej próbujemy z nim rysować, bawić się klockami Lego i innymi rzeczami, ale też ma też swoje ulubione gry, jak na przykład Disney Infinity, o którym Wam pokażę też jakiś gameplay jego czy coś takiego. Więc w każdym razie witam Was na moim ojcowskim vlogu Vaderhood. Mam nadzieję, że to zostaniecie. Wrzućcie jakiś komentarz, łapkę w górę, łapkę w dół. Subscribe and bell button. Wspomóżcie mnie tak, żebym mógł się rozwijać i żeby było mi miło, że coś zostaje w tym necie i ktoś to widzi i jest jakaś interakcja. A jak nie, to nie. To tyle. Następne odcinki w przygotowaniu. To są moje postanowienia noworoczne, że moje 4 dni wolnego będę spędzał w większości na tworzeniu, a dopiero dziś rano i wieczorem na graniu, by zaspokoić swoje wewnętrzne dziecko, ale najpierw nagrywanie i montowanie. Także mam nadzieję, że zostaniecie, nie już przynudzę, bo już przynudzam. Do następnego. Live long and prosper.